Synu. Co mam ja cię nauczę uprawy bambusów. Co mam trzymać? Siemanko, na dzień dobry pozdrawiam Krysie. Z tyłu jestem. Parvifolia bambus, czy jak to macie w tytule? Nie znam takich nazw. Patrzcie na to zdjęcie, podesłała mi Krysia. Tak u niej na drugi sezon wyrósł. Jak się mylę, to mnie napisz. Także zaczął się sezon u stalewiaka. Bambusowy, wszystko przez was. Stalewiak, bambusów nie masz. No to mam pierwszego, a nawet dwa. Bo Krysia nie jest pewna, co to jest to drugie. Ale jak podrośnie, to zobaczymy. I dużo komentarzy było... Nie w kastrze, bo nie będzie rosła, a to ja sprawdzę. W tym roku w kastrze 60 litrów podziurkowałem. Zobaczcie. O, działa tam jeszcze coś tam tego? O, teraz zobaczymy stan korzeni. Dopiero przyjechaliśmy z targów, a na targach się spotkaliśmy, także pozdrawiam bardzo. Krysię i męża chyba, tak? O, jak się ma system korzeniowy? O. Tak się ma system korzeniowy. Zobaczcie. Chyba się przyjmie. W ogóle w glinie rósł. Mówili mi, że tam beton im podnosił. Także kurde, będzie grubo. I tu dostałem coś jeszcze, tylko nie są pewni do końca, czy to jest to samo, więc posadzę to osobno. O, idzie kłak. No, także tu będzie rosło. Cyku pychu. Szybka akcja będzie sadzenia, tylko że muszę zaraz ziemi nachlastać, rozumicie, bo nie mam. Ale najpierw sypię to, co mam. W czym sadzę? Już tłumaczę. Czekajcie, pobiegnę. O! Torf odkwaszony. I teraz tak. Cyk. Wróć. Połowę torfu odkwaszonego, połowę czarnoziem. Mój grunt. Pęk mi worek. Coś się stanie, jak dam trochę koksu? Popali go? Nie, nie? Da radę. Wymieszam. O. Dobra. I znowu cyk. Nie no, kurde. Włączę się, jak zrobię ziemi, nie? Patrzcie, kto przyszedł, nie? Potomek stalewiaka. Trzymaj stalewiaku, mały. Co mam ci trzymać? Synu. Co mam trzymać? Ja cię nauczę uprawy bambusów. Co mam trzymać? A nic, samo leży, dobra. Nie. W konewka wody znajdź w szklarni. Mała? To się uczy, nie? Gnojek. Ale mała, duża? Nieważne. Woda ma być. Trochę znowu chyba sypnę. Tak troszeczkę, nie popali chyba co. To żadne nie ma wody. Co nie? Dobra, idź do beczki, no. O, ten rok wystarczy, a za rok się pomyśli. Zobaczycie, że też porośnie, jak pokoksuje. Chyba, że rozerwie ją na koniec sezonu. Tą kastrę. No i dobra. Już mogę. Tyle. Już mogę. Postaw to na razie, nie podlewaj, musimy to gdzieś wynieść. Gdzie wyniesiemy? Do rowu. Ja ci dam do rowu. Kończymy, bo musimy to przenieść, a nie mam czasu. Jest tak mi gorąco, muszę się iść rozebrać, bo się roztopię zaraz, nie? Ciepło jest? No. Pokaż się niżej, bo nie widać. Pokaż gębę. Pokaż gębę swoją. Tak. Ma coś po ojcu, na pewno. Już idziemy. Dobra, to my kończymy, bo będziemy teraz gdzieś to przewalać, także do następnego razu. O, przenieśliśmy tu na razie i zobaczymy, co to z tego będzie. Na razie to są takie ołówki, zielone ołówki. Ale tutaj jaki pęd leci, ale to musi, jak na przykład pochodnik jest, podnosić kosmos. Mam dwóch murzynów do roboty. Jeden murzyn i drugi murzyn.